Maciej Gostomski, zadowolony po tym, jak zagrał w Warszawie i jak wywiezie się stamtąd punkt, czy jednak nie? Zadowolony, że zagrałem, ale nie jestem zadowolony z wyniku, bo powinniśmy ten wynik dowieść do końca, nie udało się. I wydaje mi się, że trzeba traktować ten mecz jako dwa punkty stracone niż jako jeden zyskany, aczkolwiek ten jeden punkcik na Legii też wydaje mi się, że przed meczem bralibyśmy w ciemno, a po meczu jest lekki niedosyt. Wiedziałeś już przed meczem z Legią, że to ty będziesz tym pierwszym bramkarzem. Zagrałeś, co prawda, w meczu pucharowym, ale często tak jest, że trenerzy stawiają na jednego bramkarza w lidze, a na drugiego w pucharze. A tutaj się okazuje, że to jednak jest taki bardziej konsekwentny wybór ze strony trenera i zagrałeś również w lidze, w Warszawie, w takim meczu. No po to tu jestem, żeby grać. Trenuję i czekam na swoją szansę. Dostałem szansę w meczu z Wisłą, pucharowym. O meczu z Legią dowiedziałem się, że gram na odprawie głów. Więc normalnie nie było jakichś wcześniejszych rozmów. Ja jestem przygotowany, cały czas trzeba być przygotowanym na to, że w każdym momencie można skoczyć do bramki, nawet jak się siedzi na ławce, więc też trzeba być przygotowany, więc no po to jestem, po to tutaj przyszedłem, żeby grać, żeby pokazywać się z jak najlepszej strony. To jest teraz tak, że ty jesteś bramkarzem numer jeden, a nie wiem, Krzysiek Kotarowski bramkarzem numer dwa. Czy ta hierarchia nie została przez sztab szkoleniowy ustalona? Trzeba zapytać trenera, to nie jest pytanie do mnie. Nie ma takich rozmów, więc tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba być przygotowanym. W jednym meczu gram, w drugim mogę usiąść, także to jest decyzja trenera. Zagraliście z liderem, teraz zagracie z wiceliderem. Terminarz nie układa się jakoś specjalnie łatwo. GKS Bełchatów przyjedzie do Poznania. Co sobie myślisz przed tym spotkaniem? Nie ma znaczenia, czy gramy z liderem, czy wiceliderem, czy z ostatnim miejscem. Tutaj w Ekstraklasie nikt nie jest przez przypadek, więc z każdym są trudne mecze, no ale nie zapominajmy, to jesteśmy Lech Poznań, tak? Mamy bardzo mocną kadrę, więc to my powinniśmy być tutaj liderem. Więc nie ma znaczenia, czy gramy z Legią na wyjeździe, czy u siebie za chwilę z Bełchatowem. Jesteśmy przygotowani, na pewno będziemy mieć analizę przeciwnika. Kadrę mamy szeroką, mimo paru kontuzji mamy na pewno bardzo mocny skład, więc tylko trzy punkty. Wiesz, jak zatrzymać Bartosza Ślusarskiego? W końcu trochę się znacie. No, znamy się, tak. No zobaczymy, czy Bartek będzie grał i zobaczymy, jak będzie grał. No to nie, ale tak na serio, nieważne kto wyjdzie, tak jak mówię. Trzeba być przygotowany na każdy wariant. My robimy swoje, widać, że nasza gra coraz lepiej wygląda, więc widać tutaj, że praca trenera z kadry procentuje, więc oby tak dalej.